zabójcze tornada w Wuhan. Setki rannych inne tornada zabiły co najmniej 10 osób. Jak podają lokalne władze, co najmniej 10 osób zginęło, a 300 zostało rannych w wyniku przejścia dwóch tornad w środkowych i wschodnich Chinach. W piątek wieczorem silne wiatry o prędkości ponad 100 km na godzinę przetoczyły się przez położoną w centrum kraju metropolię Wuhan, kolebkę pandemii koronawirusa. Zginęło tam 6 osób, a ponad 200 zostało rannych, podały władze prowincji Hubei, której Wuhan jest stolicą. Porywy wiatru były tak silne, że dwa dźwigi budowlane zostały uszkodzone. Jeden z nich zawalił się na placu budowy, powodując rozległe zniszczenia materialne. Wyrywane były drzewa, zrywane dachy, a w wyniku awarii linii elektrycznych ponad 26 tysięcy domów zostało pozbawionych prądu. Wiatr ponad 200 km w godzinę. Potężne tornado z wiatrem przekraczającym 200 km w godzinę. Nawiedziło także miasto Suzhou, położone niedaleko Szanghaju. Zginęły tam 4 osoby, a 130 zostało niegroźnie rannych. W tym samym mieście na początku maja przeszła gwałtowna burza, której towarzyszyły silne wiatry. Wówczas zginęło 11 osób.